Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Ostatnią niedzielę, kto był, to słyszeliście, że nie wytrzymałem i zrobiłem wtorkowe nabożeństwo w niedzielę, czyli temat wtorkowy przeskoczył na niedzielne nabożeństwo, czyli nie troszczcie się, które tam w kolejności gdzieś jest. No i mam pytanie, jak te dwa dni minęły? Byliście wolni od trosk? Tak? Minęły te dni wolne od trosk? Ja powiem szczerze, do mnie się zbliżały. Do mnie się zbliżały, ale w porę ich zdążyłem odpychać. Kochani, dziś chcemy mówić na kolejny temat, czyli błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. To jest kolejne błogosławieństwo, które jest na dziś. Ale zanim do tego przejdę, to parę zdań przypomnienia, co było ostatnio. Dlatego, że te dwa błogosławieństwa ogromnie się łączą, więc może kogoś nie było, a też minął tydzień, tyle spraw, że troszeczkę to mogło umknąć, więc pozwólcie, że króciusieńko tylko nawiążę do tego, co mówiłem ostatnio. Ostatnio rozważaliśmy pierwsze błogosławieństwo, które brzmiało ubodzy w duchu. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Kochani, przypomnę króciusieńko, czym to błogosławieństwo nie jest. Nie będę wymieniał wszystkiego, co ostatnio, tylko te może dwa najważniejsze przypomnę aspekty. Czyli po pierwsze, na pewno tutaj nie chodzi o ubóstwo materialne, finansowe. O to, że Pan Jezus jakby preferuje, czy mówi, że będą błogosławieni ci, którzy są po prostu fizycznie biedni. Zupełnie, zupełnie nie o to chodzi. Dalej mówiłem o tym, że też absolutnie Jezus nie miał tutaj na myśli jakiegoś takiego duchowego aspektu, w sensie takiej fałszywej pokory. Taki, o ja biedniutki, ja malutki, cóż ja mogę gdzieś tam, nie wiem, do ostatniej ławki, gdzieś tam na koniec gdzieś się schować, żeby mnie nikt nie widział i nic nikt po mnie nie chciał. Też nie, zupełnie nie o to chodzi. Wiecie, mówiłem też o, jakby to jest połączone, o takiej cesze ludzi, którzy jest dokuczliwa i często ludzi dotyka jak taka niska samoocena. Poczucie niskiej wartości. To jest coś, co powiedziałbym jest gdzieś tam na granicy kompleksów, czyli coś, co najczęściej zupełnie nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia. Ktoś inny by popatrzył i powie, co? Ty masz z tym problem? Niemożliwe. A tak jest. I pozwólcie, że ostatnio nie wspomniałem o tej osobie, gdzieś mi to umknęło, choć miałem gdzieś to tam na myśli. I wspomnę o pewnej osobie z Biblii, o pewnym bohaterze biblijnym, który właśnie tak się czuł. Krótko wspomnę o nim, bo myślę, że bardzo jest to istotne, żebyśmy na jego błędzie czegoś się mogli nauczyć. Jest to opisane w drugiej księdze Samuela, w 9 rozdziale. Nie będziemy całego analizować, wspomnę tylko, że chodzi tutaj o historię, kiedy Dawid, król Dawid, kiedy już umocnił swoje królestwo, wspomniał o rodzie Saula, czyli swojego poprzednika, króla. I chciał znaleźć kogoś, komu mógłby wyświadczyć łaskę. I ktoś mu tam podsunął, że jeszcze jest jedna osoba, Mefiboszet, który był wnukiem Saula, był synem jego największego przyjaciela, znaczy przyjaciela Dawida, Jonatana. No i zaprosił go do siebie. I werset 6. A gdy Mefiboszet, syn Jonatana, wnuk Saula, przybył do króla, padł na twarz i oddał mu pokłon. A Dawid rzekł, Mefiboszecie, a ten na to, oto sługa twój. I rzekł do niego Dawid, nie bój się, gdyż chcę ci wyświadczyć łaskę ze względu na twojego ojca Jonatana. Chcę zwrócić ci posiadłość, całą posiadłość ziemską Saula, twego dziadka. Ty sam zaś będziesz jadał u mojego stołu po wszystkie czasy. Zatrzymajmy się tutaj na moment. Kochani, już nie analizuję tego, bo myślę, że znamy tą
historię. Wiemy, że ten człowiek, ten Mefiboszet, był ułomny, był kulawy z powodu wypadku, który się przytrafił. Ale w tym momencie, zobaczcie, co się dla niego wydarzyło. Może inaczej, kim był? Był z rodu królewskiego, prawda? To było niepodważalne. Był z rodu królewskiego, wnuk króla. Syn Jonatana, następcy króla. Ale w wyniku różnych sytuacji jest gdzieś zupełnie odsunięty. Jest gdzieś zapomniany. Jest gdzieś w tej miejscowości Lodabar. Jest gdzieś, nikt o nim już nie pamięta, a sam czuje się zupełnie nikomu niepotrzebny. I nagle wydarza się coś takiego. Jest zaproszony do króla. Kochani, mówię to po to, dlatego że to jest obraz wielu z nas. Może tych, którzy tu jesteśmy, może tych, którzy gdzieś to będą słyszeć przez internet. Kochani, to jest obraz być może nie jednego z nas. Dziecko królewskie. Jesteśmy z rodu królewskiego, prawda? Jesteśmy rodem królewskim? Tak o nas mówi Biblia. Nie da się zaprzeczyć. Ale czy przypadkiem nie jesteśmy gdzieś wycofani? Czy przypadkiem przez jakieś różne okoliczności, jakieś sytuacje, czy diabeł nas nie wpakował gdzieś do zapomnianej miejscowości? I trudno nas wyciągnąć, bo czujemy się kompletnie nikomu niepotrzebni, a przede wszystkim Bogu. Ale zobaczcie, co on usłyszał. Król chce mu zwrócić całą posiadłość ziemską jego dziadka. Króla? To nie było coś małego. Drogi przyjacielu, jeśli coś ci diabeł zabrał, dziś Bóg ci to chce wrócić. Dziś Bóg chce ci wrócić. To, co ci diabeł zabrał, czy jakieś inne okoliczności, czy sam to straciłeś, Bóg chce ci dziś powiedzieć, chce ci zwrócić całą tą posiadłość, która należy się tobie, o której może już zapomniałeś. Ale jeszcze więcej. I będziesz jadał mojego stołu. To jest niesamowite. Wiecie, to jest zrównanie na dziś dzień z tymi synami królewskimi. To jest ogromny prestiż. Mało, że to było utrzymanie, to był ogromny prestiż. Jakie podniesienie, do jakiej godności. Droga siostro, bracie, przyjacielu, to Bóg chce dla ciebie. Ale zobaczcie, jaka jest reakcja. Reakcja jest straszna. I oddając mu pokłon, Mefiboszet rzekł: czymże jest twój sługa, że zwróciłeś uwagę na takiego zdechłego psa, jakim ja jestem? Patrzcie się, kim się on czuje. Patrzcie, jakim się on czuje. Powiedział sobie, jak zdechły pies. To jest strasznie mocne określenie. Gdyby powiedział tylko pies, to i tak by to było bardzo mocne. Pogardliwe, odpychające. Ale używając słowa zdechły pies, to już jest coś więcej. Wiecie, jest to, zapisałem sobie nawet, zdechły pies to jest idiom takiego określenia, czyli na nic nieprzydatny. Na nic nieprzydatny. Stanowiący tylko jakiś kłopot. Wiecie co? Pies jeszcze się może na coś przydać, nie? Ale zdechły już nie. Z nim jest tylko kłopot. Co z nim zrobić? On tak się czuł. On się czuł na nic nieprzydatny, jeszcze przeszkodą. Co ja tu będę robił za tym królewskim stołem? Ja? Kulawy? Moi drodzy, dzięki Bogu, że on przyjął to zaproszenie. Ale moje słowo do każdego z nas. Jeśli się czujesz właśnie jak Mefiboszet, jeśli się czujesz niepotrzebny, jeśli się czujesz odtrącony, jeśli czujesz się w jakikolwiek sposób oszukany przez diabła, że jesteś mało wartościowy, że tam inni to tak, ale ty to jak najdalej, to wiedz, że to jest diabelskie kłamstwo, które kompletnie nic nie ma wspólnego z tym pierwszym błogosławieństwem. Ubogi na duchu. Bóg chce cię użyć. Bóg chce ci zwrócić wszystkie dobra, które należą się tobie i posadzić cię za swoim stołem, abyś się cieszył jego obecnością. To tyle w nawiązaniu do tego, czym jakby nie jest to błogosławieństwo, na przykładzie Mefiboszeta. A więc zapamiętajmy to sobie. Jeśli ktoś potrzebował to usłyszeć, to przyjmij to. To przyjmij to i nie żyj już dalej jak Mefiboszet. I dalej, kochani, powiedzieliśmy sobie, że ubogi w duchu to jest ten, który jest świadomy swojej nędzy, duchowej nędzy. I mówiłem tutaj i o ludziach wierzących, i o ludziach niezbawionych.
Kochani, jeśli chodzi o ludzi niezbawionych, myślę, że tu sytuacja jest zupełnie prosta. Ktoś, kto jest człowiekiem zgubionym, daleko od Boga, musi sobie zdać sprawę z tego, w jakim stanie jest. Będę to dziś kontynuował, więc teraz już nie będę tego rozszerzał. Natomiast większe niebezpieczeństwo w tym temacie jest dla nas, wierzących. Dlatego, że my możemy zapomnieć o tym, że każdego dnia jesteśmy uzależnieni od naszego Pana. Że każdego dnia musimy się czuć ubogimi w duchu. Mówiłem o tym ostatnio, tylko przypominam. Podawałem przykład Samsona, który o tym zapomniał. Samsona, któremu wydawało się, że jest już tak mocny, tak silny, że mógł flirtować z grzechem. I wiecie, czym to się zakończyło. Zapomniał o tym, że musi być ubogim w duchu. Moi drodzy, sam Jezus mówi, ja jestem krzewem winnym, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Prawda? Bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Wciąż uzależnieni od Niego. Jest też inny fragment Bożego Słowa, który mówi dokładnie to samo, ale trochę z innej perspektywy. Ja bardziej wolę ten drugi. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Jezusie Chrystusie. Prawda? To jest to samo. Dokładnie to samo. Ale jest jakby bardziej zachęcające do tego, że wszystko mogę, ale nie sam. Nie sam. W Nim, w Jezusie, który mnie wzmocni. Moi drodzy, i króciusieńki jeszcze przykład. Przykład osoby, która jest, która była uboga w duchu. Nie będę tego już odczytywał ze względu na czas, ale przypomnijcie sobie, to jest opisane w Ewangelii Łukasza, 5 rozdział. Jest to historia, kiedy Jezus zwiastował nad brzegiem jeziora. Tłumy się cisnęły, więc poprosił Szymona o łódkę. Trochę ją depchnięto od brzegu, stamtąd zwiastował. I po zakończonym zwiastowaniu powiedział do Piotra, a teraz wypłyń na głębie i zarzuć sieci. Wiecie, Biblia jest bardzo skrótowa. Gdyby ona miała opisywać te dialogi, to by musiały być tomy, to by musiały być biblioteki, a nie jedna księga. Więc przypuszczam, że tu był większy dialog. Kiedy Szymon mówił, no Jezu, ale to ja się znam na rybach. Całą noc łowiłem. Jestem rybakiem, który lata tu spędził. Nie biorą ryby, a przez dzień to już w ogóle. Widzicie kogoś, kto był mocny. Całą noc ciężko pracował, ale Bogu dzięki, że zrobił to, co mistrz chciał. I powiedział, okej, ale na Twoje słowo. Kiedy wyciągnięto, druga łódka pomagała. Ten nowszy przekład mówi o tym słowie życia. Mówi, że obie łodzie prawie się zatapiały od ciężaru ryb. Ale do czego zmierzam? Reakcja Piotra. Padł na kolana i woła tak. Panie, jestem zbyt grzeszny, by z Tobą przebywać. To jest reakcja człowieka ubogiego w duchu. Świadome swej nędzy. Świadome swojej grzeszności. Dlaczego tak powiedział? Bo zrozumiał, kim jest Jezus. Objawił się mu Pan Jezus. Zobaczył cud. Zobaczył Jezusa. I to jest ta myśl, którą zakończałem poprzednio. Że kiedy staniemy w obecności Boga, nic innego nie zobaczymy, jak swoje ubóstwo. Jeśli nie widzimy swojego ubóstwa, to daleko nam do Bożej obecności. I tym zakończyłem ostatnio. A więc idźmy dalej. Moi drodzy, jeśli widzimy swoje ubóstwo, to jaka powinna być nasza reakcja? Taka zupełnie naturalna. Jeżeli ktoś widzi swój grzech, jeżeli ktoś widzi swoją nędzę, to jakie emocje się pojawiają? No podpowiedzcie mi. Smutek. Dobrze podpowiadacie, smutek. To jest naturalne. To jest naturalne. I właśnie to jest drugie błogosławieństwo. Zobaczcie, jak jedno wypływa z drugiego. To nie przypadek, że Jezus użył tej kolejności. Ta sytuacja, świadomy swej nędzy, musi spowodować smutek. Ale po kolei. Do tego wrócimy. Otwórzmy ten tekst. Otwórzmy Ewangelię Mateusza. I przeczytajmy, może ze względu na czas już nie całość, jak zwykle chcę czytać, ale te dwa błogosławieństwa. A więc 5 rozdział, werset 3 i 4. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Wsłuchajcie się, jak to brzmi. Szczęśliwi, którzy się smucą. Ma to sens? Po ludzku? Mówię po ludzku. Po świecku. Nie mówię teraz o naszej duchowej perspektywie. Szczęśliwi, którzy się smucą. Przecież to brzmi bez sensu. I tak właśnie świat to odbiera. I tak właśnie świat to odbiera. Że to jest totalny absurd. Świat robi wszystko, by smutek wyeliminować. A bardziej może go zagłuszyć. Wszystko wokół tego się dzieje. Pęd życia, rozrywki, wszystko, żeby zapomnieć o smutku. Kochani, zwróćmy jeszcze uwagę na taką pozorną sprzeczność, która występuje w Biblii. Pozorna sprzeczność, mówię pozorna. Pamiętacie, jak w niedzielę ostatnią mieliśmy wieczerzę pańską, jaki element brat Janek podkreślał? Radość. Radość. Cała Biblia tchnie radością. Słowo to klasyczne, Filipian 4:4, radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Słuchajcie, jak to jest? Jeżeli mam się zawsze radować, czyli 24 na dobę, to gdzie jest miejsce na smutek? Pozorna sprzeczność. Mówię pozorna, bo oczywiście, że ma. Kochani, nie wiem, jak tam czytacie często i uważnie, ale Łukasz, który jakby zapisał troszkę w inny sposób te błogosławieństwa, on dodaje jeszcze coś takiego. Biada wam, inny przykład podaje, marny wasz los, którzy teraz się śmiejecie, bo smucić się i płakać będziecie. Kochani, żeby to zrozumieć, to trzeba się zastanowić, o jakim smutku tu mowa. Słuchajcie, Jezus nie powiedział błogosławieni posępni. Jezus powiedział błogosławieni, którzy się smucą. Inny przykład mówi, którzy teraz płaczecie. Ale chcę, tak jak w poprzednim przypadku, powiedzieć, o co tutaj nie chodzi. A więc Jezus nie powiedział błogosławieni posępni, błogosławieni ci, którzy mają wiecznie smutne miny, błogosławieni ci, którzy są poważni i tak dalej, i tak dalej. Nie o taki smutek chodzi. Sam Jezus później, kontynuując kazanie na górze, kiedy rozważa kwestię postu, mówi w ten sposób, nie przybierajcie ponurej miny. Nie o to chodzi, żebyście swoją ponurą miną zwracali na siebie uwagę. A więc po pierwsze nie chodzi o taki smutek polegający na zwieszonej minie. Po drugie, na pewno, kochani, nie chodzi też o jakieś takie, nie wiem jak to nazwać, takie troszkę nieszczere współczucie, takie wymuszone. Wypada być smutnym, bo coś się gdzieś tam komuś przytrafiło, więc wypada być smutnym. Wiecie, takie tak zwane, nie wiem, myślę, że znacie takie powiedzenie, ronić krokodyle łzy. To też takie może przysłowie, ale to określa właśnie takie nie do końca szczere zaangażowanie. Tak naprawdę, jeśli chodzi o taki krótki przerywnik, te krokodyle łzy wzięły się stąd, że krokodyl, nie każdy, ale jest pewien gatunek krokodyla, który jak zje swoją ofiarę, to płacze. I to nie jest żart. To nie jest żart, to nie jest mit, to jest prawda. Jest taki gatunek krokodyla. I stąd się wzięło, że on żałuje tej ofiary, że najpierw ją zjadł, czyli spowodował jej nieszczęście, a potem jej żałuje. Oczywiście to ani nie leżało przy prawdzie, bo faktem jest to, że po prostu tak jest stworzony, ma pewne gruczoły solne wokół oczu i one wydalają nadmiar soli po zjedzeniu posiłku, więc to jest czysta fizjologia. Ale ludzie sobie już ukuli takie powiedzenie i stąd to się wzięło, ronić krokodyle łzy, czyli być sprawcą czyjegoś nieszczęścia, a potem nad tym płakać. Kochani, po trzecie, na pewno też tutaj nie chodzi o ból czy żal, tym razem już prawdziwy. Przecież wiele tragedii się może dziać. Komuś odejdzie ktoś najbliższy, ciężka choroba albo coś. Więc naturalnym jest smutek.
Ale Jezus zupełnie nie mówi tutaj o takim smutku. Co prawda jest naszym pocieszycielem. Co prawda przychodzi z radością i z pocieszeniem, ale to nie ten kontekst. Chodzi o coś innego. W tym błogosławieństwie błogosławionym smutkiem jest taki smutek, który wynika z pierwszego błogosławieństwa. Taki smutek, który wynika z tego, że smuci się ktoś z powodu swojego duchowego stanu, z powodu swojej duchowej nędzy. Moi drodzy, tak naprawdę na tym polega prawdziwa pokuta. Może nie do końca dobrze powiedziałem. Powinienem powiedzieć, że od tego się rozpoczyna prawdziwa pokuta. Moi drodzy, jakże dziś niemodne słowo. Pokuta, grzech. Coraz niechętniej się o tym mówi. Ale to jest podstawa. To jest podstawa życia duchowego. Podstawa życia z Bogiem. Wiecie, wielkie nieszczęście dla Kościoła jest, kiedy się o tym nie mówi. Kiedy nie akcentuje się właśnie pokuty. Kiedy ludzie gdzieś może dołączają do Kościoła tylko bazując na łasce. Zapominając, że pokuta idzie przed łaską. Łaska jest niesamowitym tematem. Łaska jest wielka, ogromna. Krzyż niesamowite. Ale ona musi iść dopiero po szczerej pokucie. Kochani, myślę, że jest to dosyć oczywiste, że jeśli chodzi o człowieka, który nie odrodził się jeszcze, który nie znalazł swojego odpocznienia w Bogu, nie przebaczył mu Bóg jego grzechów, myślę, że po pierwsze musi iść to pierwsze błogosławieństwo, czyli uświadomienie sobie swojego stanu, grzechu. Ale kochani, kiedy o tym już mówiliśmy poprzednio, ale kiedy to nastąpi, to znowu podkreślę, za tym musi iść smutek. Nie wyobrażam sobie inaczej. Ono różnie może być wyrażony. Ktoś bardziej emocjonalny będzie łkał, szlochał, płakał, nie wiem jeszcze co. Ktoś bardziej twardy może to mniej wyrazi, więc nie chodzi o sposób wyrażenia emocji, ale musi iść głęboki smutek. Głęboki żal, kiedy dojdzie do mnie świadomość, co zrobiłem, kim jestem. Kiedy dojdzie do mnie świadomość, kim jest Bóg, jak bardzo Boga zraniłem, jak bardzo Boga ranię, jak mój grzech jest straszny. Wiecie, nie wyobrażam sobie kogoś, który to zrozumie, że sobie rękę włoży do kieszeni i będzie sobie tak lajtowo gdzieś szedł. Oj, Panie, przebacz mi, no chyba nabroiłem, przebacz mi. To nie jest pokuta. To nie jest pokuta. Moi drodzy, smutek musi towarzyszyć pokucie. Duchowy smutek musi jej towarzyszyć. Żal. I to musi być wyrażone. Jakkolwiek, ale to musi być wyrażone. Moi drodzy, a kiedy przyjdzie czas, że ta osoba, zrozumiejąc swój stan, płacząc nad swoim stanem, przyjdzie do Boga i on zostanie mu to przebaczone, zostanie oczyszczony jego grzech, to wtedy przychodzi radość. To wtedy przychodzi prawdziwa radość. Moi drodzy, jeżeli ktoś przeżywa radość, nie przeżywszy wcześniej smutku, to ta radość jest płytka. To ta radość jest emocjonalna. To tak naprawdę nic nie przeżył. Moi drodzy, i dlatego też tak wielu w kościołach jest ludzi, którzy są na chwilę i znikają. Bo coś się im już nie podobało. Bo tak naprawdę nie byli do końca odrodzeni. Bo tak naprawdę nie przeżyli pokuty. Tak naprawdę coś się im spodobało, zachłysnęli się czymś, powiedzieli, tu jest fajnie. Powtórzyli może za kimś modlitwę i tyle. Ale nie przeżyli prawdziwej pokuty. Nie przeżyli smutku z powodu grzechu. Nie przeżyli tej rozpaczy wewnętrznej z powodu tego, jak wygląda ich stan. I więcej, dokąd idą, że idą wprost do piekła. Moi drodzy, myślę, że czasem robimy wiele krzywdy ludziom, nie tłumacząc im tego dokładnie i wyraźnie. Ja cieszę się bardzo ze wszystkich, którzy wychodzą na ulicę. Zrozumcie mnie dobrze teraz, co powiem. Jest wielu ludzi, którzy wychodzi na ulicę i świadczy, i modli się o innych. I Bogu dzięki, myśmy wszyscy powinni to robić. Tylko wiecie, w czym jest problem?
jeżeli to jest zbyt płytkie. Jeżeli to jest zbyt płytkie, podchodzi się tylko do kogoś, powie się tylko jakieś jedno zdanie, czy chcesz być w niebie, czy coś takiego prostego. No tak, no to pomodlę się o ciebie, jesteś zbawiony. I tyle. Może to tak przejaskrawiam. Celowo to robię, żeby właśnie to przejaskrawić. Ale wiecie, przez to rodzą się ludzie, czy pojawiają się ludzie, którzy nie mają fundamentu. Którzy nie są tak naprawdę Bożymi dziećmi, którzy nie przeżyli pokuty, są przyklejeni. Nie dziwmy się potem, że tak szybko się gubią. A więc pokuta, smutek jest tutaj fundamentalny. Więc pierwsza sprawa, człowiek musi sobie uświadomić swój stan, o czym mówiliśmy tydzień temu, i przeżyć prawdziwy smutek, prawdziwy żal z powodu tego, kim jest. Pamiętacie może, jak kiedyś brat pastor Michał Chydzik używał takiego przykładu. Ja go powtórzę, bo może nie wszyscy słyszeli. Jeżeli ktoś ma płaszcz i wiele guzików, wystarczy, że kiedy jest rozpięty, chce się zapiąć, wystarczy, że zacznie źle. Wiecie, jak to jest. Guzik musi pasować do dziurki. Wystarczy, że pierwszy zacznie źle. To potem każdy następny już może być teoretycznie dobrze. Ale i tak jest wszystko źle. Dlaczego? Bo był pierwszy źle. Więc jeżeli tutaj będzie start zły, to wszystko następne będzie złe. Choćby dobrze wyglądało. Choćby to wszystko już potem było poprawne. Ale jeżeli nie ma fundamentu, jeżeli nie ma startu dobrego, jeżeli nie ma prawdziwego uświadomienia sobie grzechu i płaczu i smutku nad nim, to wszystko następne będzie rósł na złym fundamencie i w końcu się i tak prędzej czy później przewróci. Zachęcam do tego, abyśmy rozważali to, rozmyślali o tym, a za tydzień rozpoczniemy od może króciusieńkiego przypomnienia, ale potem będziemy mówić, co to błogosławieństwo oznacza dla nas wierzących. Z czego my się mamy smucić? I wejdziemy w to głębiej. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.